Witam Państwa na krótkiej wycieczce, w której zobaczymy część eksperymentalną naszego cyklotronu. W Centrum Cyklotronowym Bronowice oprócz leczenia nowotworów mamy też część eksperymentalną, w której badamy nowe zjawiska fizyczne, a także detektory czy nową elektronikę. Zapraszam. Na tym monitorze mamy przedstawiony plan naszego Centrum Cyklotronowego Bronowice. Mamy tutaj część związaną z samym cyklotronem, która, jak widzą Państwo, jest podświetlona na czerwono. Jest to obszar, do którego nie możemy w tej chwili wejść. Wysyłana jest wiązka protonowa do części związanej z terapią nowotworową, a także może być wysyłana do tej części związanej z naszymi eksperymentami, do których właśnie Państwa zapraszam. Witam w hali eksperymentalnej Centrum Cyklotronowego Bronowice. To centrum służy przede wszystkim do terapii protonowej, leczenia nowotworów za pomocą wiązki protonowej. Ale od samego początku zaplanowaliśmy, że będziemy chcieli wykorzystywać tą wiązkę protonową również do prowadzenia eksperymentów z fizyki jądrowej. Ponieważ terapia protonowa odbywa się w ciągu dnia, dla nas, eksperymentatorów, zostają noce albo weekendy. Co to jest ta wiązka protonowa? To jest strumień protonów, który jest przyspieszony, wytworzony, a później przyspieszony w urządzeniu zwanym cyklotronem, który się znajduje za tą dużą ścianą, którą widać za mną. Jest to olbrzymie urządzenie ważące 240 ton i w nim wytwarzane są protony, następnie przyspieszane do zawrotnej prędkości, to jest prędkość prawie 60% prędkości światła. Następnie skierowywane są one do jonowodów, tej długiej rury, który prowadzi od ściany aż do tej beczki. Obok mnie to jest, to się nazywa komorą rozproszeń. W tych jonowodach, jak i w komorze, panuje próżnia. Powietrze jest wypompowywane za pomocą pomp, które cały czas muszą iść, dlatego ten hałas. W tej komorze reakcyjnej zachodzą procesy, które badamy. Rozpędzone protony padają na tarczę. Tarcza to jest taka cienka folia z materiału, który chcemy badać. Następują reakcje jądrowe, w wyniku których emitowane są fotony i cząstki naładowane, i neutrony, które są mierzone przez specjalistyczne detektory. Eksperymenty, żeby się mogły odbyć, muszą być najpierw zatwierdzone przez grupę międzynarodowych ekspertów, przez tak zwany komitet IAC, International Advisory Committee, który zbiera się raz do roku, ocenia projekty eksperymentów i wybiera najlepsze z nich do realizacji u nas. O dwóch najważniejszych eksperymentach opowiedzą moi młodsi koledzy, pani profesor Maria Kmiecik i pan profesor Adam Kozer. Duża komora wykorzystywana jest do pomiaru rozpadu wzbudzeń jądrowych, czyli zbierania informacji o nadmiarze energii, którą jądro uzyskało wskutek reakcji, która zaszła wewnątrz komory. Energia ta może być zgromadzona w postaci rotacji, czyli obrotu, lub wibracji, czyli drgania jądra atomowego. I tracona jest przez jądro poprzez emisję kwantów gamma, czyli promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie gamma mierzymy za pomocą detektorów najnowocześniejszego układu PARIS, który obecnie jest rozwijany. I każdy z detektorów PARIS składa się z 9 elementów. Pojedynczy element wygląda w ten sposób. Jest prostopadłościennym detektorem, w którym wewnątrz znajdują się dwa scintylatory, jeden umieszczony za drugim, różnego rodzaju. Kwant gamma wpada przez okienko umieszczone z przodu detektora, oddziałuje wewnątrz kryształu i informacja o energii, którą zostawił wewnątrz, odczytywana jest poprzez fotopowielacz dołączony do scintylatorów i później kabelkami
transmitowana dalej do układów elektroniki. Promieniowanie gamma mierzone jest przez cztery scintylatory cylindryczne o dużej objętości, które są zamontowane w pokrywie komory reakcji przy użyciu specjalnych uchwytów. Energię rozproszonych protonów mierzymy przy pomocy układu Kratta, który jest umieszczony wewnątrz komory i składa się on z 32 detektorów. Każdy z nich zbudowany jest z dwóch scintylatorów oraz jednego detektora krzemowego, które umieszczone w jednej obudowie tworzą kształt zbliżony do prostopadłościany. Przed każdym z tych modułów zamontowanych jest cztery detektory plastikowe, co pozwala na bardziej precyzyjny pomiar kąta rozproszenia protonów. Czasami zamiast tej dużej komory przy pomocy specjalnej suwnicy na wiązkę wstawiamy ten detektor. Jest to detektor Beena. Nazwa detektora Beena pochodzi od Big Instrument. I choć ten detektor taki wielki nie jest, to odegrał on bardzo dużą rolę w badaniu oddziaływań trzynukleonowych. Był to pierwszy detektor w zasadzie zamontowany w tej hali. Metoda jest prosta. Zderzamy proton z deuteronem, czyli z jądrem ciężkiego wodoru, doprowadzając w ten sposób do interakcji trzech nukleonów. I teraz można się zapytać, co takiego interesującego jest w tak prostej reakcji? Albo inaczej, czym są oddziaływania trzynukleonowe? Na lekcjach fizyki w szkole o tych oddziaływaniach się nie mówi. Są one efektem złożonej natury oddziaływujących obiektów. I faktycznie nukleony są złożone z kwarków. I to właśnie ta złożoność ujawnia się poprzez oddziaływania trzynukleonowe. Dopiero olbrzymi postęp, jaki dokonał się w mocy współczesnych komputerów, pozwolił na przeprowadzanie obliczeń tych oddziaływań. Tak naprawdę jednoczesne uwzględnienie oddziaływań trzynukleonowych i oddziaływań coulombowskich stało się możliwe dopiero w ostatniej dekadzie. I stąd zainteresowanie fizyków właśnie tą prostą reakcją. Stąd też konieczność budowy detektora Beena. Widzimy tutaj komorę proporcjonalną do precyzyjnej rekonstrukcji śladów cząstek naładowanych, protonów i deuteronów. Mamy tutaj aż trzy różne detektory scintylacyjne. W sumie jest scintylatorów około 200. I mamy też wewnątrz tej komory kriogeniczną tarczę wypełnioną ciekłym deuterem. To wszystko sprawia, że ten układ jest niezwykle interesujący dydaktycznie, bo pozwala pokazać najbardziej podstawowe techniki eksperymentalne fizyki jądrowej i fizyki wysokich energii. Wszystkie informacje zbierane przez detektory przesyłane są do modułów elektroniki przy pomocy kabelków. Widzimy tutaj, że mamy bardzo dużo tych kabli, czyli bardzo dużo informacji przesyłanych jest. Te informacje są w postaci sygnałów, czyli impulsów elektrycznych. Układy elektroniki umieszczone są w specjalnych stojakach, rakach, które posiadają dodatkowo układy chłodzenia, systemy chłodzenia, aby zapobiec zakłóceniom spowodowanym przez wzrost temperatury w modułach elektronicznych. Dane z tych modułów przesyłane są następnie do pokoju pomiarowego, gdzie są przetwarzane i analizowane, także przedstawiane w formie graficznej za pomocą specjalnego oprogramowania. Jednocześnie wszystkie zebrane informacje zapisujemy w pamięci komputera. Podczas eksperymentu, to znaczy wtedy, kiedy wiązka protonowa pada na tarczę, panuje tutaj wysokie i niebezpieczne promieniowanie. Wobec tego nikt z nas wtedy nie może być na hali. Żeby sprawdzić, że nikogo nie ma, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przeszukać halę. Jest to tak zwana runda. Następnie dajemy sygnał do operatorów poprzez naciśnięcie tego zielonego guzika.
trzeba uważać, żeby nie nacisnąć tego czerwonego, który jest bardzo blisko, bo wtedy wyłączymy cyklotron na kilka godzin. Naciskamy zielony guzik. Jest jeszcze jeden ostrzegawczy sygnał i w ciągu 15 sekund musimy wyjść z sali, zaczasnąć drzwi i wtedy wiązka może wejść do komory reakcyjnej. Sygnały z detektorów znajdujących się na hali pomiarowej są przetwarzane przez moduły elektroniki, a następnie składowane w systemie akwizycji danych, który pełni rolę podwójną. Po pierwsze, możemy na bieżąco śledzić na ekranie komputera sygnały, które są zbierane przez detektory, a także kontrolować, czy wszystkie z nich działają poprawnie. Tutaj na przykład widzimy mapę detektorów i jeden z nich nie działa. Mamy białe miejsce. Wtedy oczywiście możemy przerwać eksperyment, przerwać zbieranie danych i poprawić tą sytuację, czyli skorygować działanie tego detektora. Po drugie, dane te są analizowane po przeprowadzeniu eksperymentu. Taka analiza to zależy od skomplikowania sposobu zbierania danych. Trwa zwykle od paru miesięcy nawet do roku, a samo przygotowanie trwa około pół roku takiego eksperymentu, który tu przeprowadzamy. Natomiast sam akt zbierania danych to jest około parę tygodni. Uzyskane w trakcie eksperymentów wyniki są podstawą prezentacji naukowych prezentowanych na konferencjach, a także są umieszczane w pracach inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Serdecznie dziękuję za Państwa wizytę w naszym Centrum Cyklotronowym Bronowice. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce, czy to na stronie internetowej, czy osobiście, a może zrobią z nami Państwo także prace naukowe. Zapraszamy!